Ślądź Boże, proszę księdza Polonoszka z tej strony. Halo? Szczęść Boże, proszę przekazać koledze, że są nowe pozwy i po prostu sąd wzywa do ugody i ja po prostu wyciągam rękę. Wzywają mnie na rozprawach do ugody. Ja jestem osobą cywilną, on jest księdzem i ze względu na moralność... On... Proszę może zadzwonić do Wydziału Ekonomicznego. Tam jest ksiądz Grzegorz, który no, jest jego współpracownikiem, mu przekaże. I ten sam numer, na który pani dzwoni z końcówką, powiem. On chyba jest zajęty, wie pani, i to najlepiej jakby pani mogła... Jakby mogła pani przekazać, bo po to dzwonię, bo chyba jest zajęty trochę. Po prostu, żeby się stawił na 8 marca ksiądz Jacek Święczkowski i zastanowił się nad ugodą, bo sądy wzywają mnie i to pani... Wie pani co, to jeszcze proszę wtedy zostawić tą informację na furcie u pana, który pan nie odbierał, jest na dole. No, nie odbierał, bo też dzwoniłam. Też próbowałam, a panią proszę też o przekazanie, bo coś nie mogę się dodzwonić dzisiaj do kanclerza. Dzwoniłam i tutaj do siostry tej w kasie, nikt nie odbiera telefonów, a ksiądz Grzegorz chyba zajęty jest, także tutaj nie wiem. No po prostu, no, moralność księży też mówi sama za siebie. Ksiądz powinien prosić o ugodę, a nie ja, osoba cywilna, gdzie on zawinił, tak? Bym chciała, żeby pani po prostu to przekazała, no, bo są trudności w porozumieniu się. Jako kobiety, no to też powinnyśmy sobie pomóc i wspierać, a tutaj księża nie za bardzo chcą tej ugody i tego wszystkiego i gdzie jest to miłosierdzie i wybaczanie, o które papież nawołuje i Pan Bóg w ogóle. Także no, nie za bardzo to wszystko wygląda. Bardzo proszę tylko o przekazanie. Dobrze, że dzwoniłam. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia.